Po krótkiej przerwie wracamy na stadion w Jarocinie. Witamy Państwa ponownie. I Grzegorz Banaszak. Druga połowa meczu o Puchar Polski Okręgu Kaliskiego za kilka chwil rozpocznie się na tym pięknym kameralnym obiekcie w Jarocinie. Gołków już jest po rozgrywkach. Oni zakończyli swoje boje już wcześniej. Skończyli w czwartej lidze na piątym miejscu. Na piątym miejscu, mając 52 punkty, 58 bramek strzelili, 37 stracili. Podkreślałem tutaj ważną postać w meczach czwartej ligi Latańskiego i Witonia, którzy strzelali dużo bramek. Podkreślałem, że kilka akcji ciekawych na pewno nam zaprezentują. Na razie bardziej widoczny był Latański. Teraz dopiero ją stracili. Rosadziński nie dał się zepchnąć silnemu Witoniowi. Być może od przyszłego sezonu Kaczmarek. Koledzy z jednej drużyny. Świetne zagranie, ale fatalne wykonanie tego strzału z 16 metrów jeszcze przy piłce KKS i będziemy mieli rzut rożny. W bramce można było to zrobić inaczej. Myślę, że im bliżej końca, to spotkanie będzie jeszcze bardziej zacięte. Kto wie, czy padnie rozstrzygnięcie w 90 minutach. O, niewiele brakowało, a piłka strąciłaby ten okazały puchar, ale jednak tak się nie stało. Kapitan drużyny z Gołuchowa. Juraczyk zostawia jednak piłkę. Zapewne w przerwie trenerzy obydwu drużyn, Sławomir Pawelec i Zbigniew Sadowski, mieli sporo uwag do przekazania swoim zawodnikom. Teraz tam atakował na środku boiska pasek, był faulowany. Rozkłada bezradnie ręce. Niepotrzebne te dyskusje są, próbują coś wymusić sędzia, prowadzi dosyć spokojnie to spotkanie. Zawodnicy Gołuchowa mieli w czwartej minucie pretensje o rzut karny, ale uważam, było ewidentny. Kolejny błąd obrońcy. Teraz może być groźnie. Pasek przy piłce. Czwórką atakują piłkarze LKS-u. Au. I to się może skończyć kartką. No ale widzę, że sędzia jednak nie sięga za kieszeń. Jest dość tolerancyjny dla piłkarzy obydwu drużyn. Jak na razie nie pokazał żadnej żółtej kartki. Latański, bardzo ładny zagranie. Świetna postawowy. Akcja, szkoda, że nie celnie. Bardzo ładna akcja drużyny LKS-u. Gromkie brawa. O i teraz jest groźnie. I będzie chyba żółta kartka. Tym razem, tak jest, pan Zieliński, tym razem wyjmuje żółty kartonik. Niepotrzebnie dwóch zawodników, zdaje się, za Pawlikac czekanie mało zdecydowanie. Zdecydowanie szedł Latański. Wyłuskał piłkę i interwencja Karczyka była spóźniona. Uderzenie w nogi sędzia zarządził rzut wolny i kartka dla Kasprzyka. Nie wiemy, czy ta kartka będzie miała konsekwencje w następnym meczu, ponieważ przypominamy cały czas, że KKS gra właśnie z Astrą Krotoszyn. Być może Państwo, oglądając już retransmisję tego finałowego spotkania w swoich telewizjach kablowych, a po kolejnym faulu na Matysiaku będziemy mieć rzut wolny dla LKS-u Gołuchów. Nie zgadzali się tam piłkarze z Kalisza z tą decyzją sędziego. Miękkie wrzucenie piłki, ale zbyt głębokiej. Żaden z napastników nie miał szans, aby tę piłkę przejąć. Za Witonia. Jednak nie doczekaliśmy się ciekawych akcji w wykonaniu Witonia. Trener postanowił go zmienić i chyba Tomaszewski wejdzie do przodu. Ten zawodnik grywał w tej drużynie już na wszystkich pozycjach oprócz bramkarza. Swoich zwolenników, ja spoglądam, nie widzę tego zawodnika w protokole przygotowanym tutaj dla mediów, ale popatrzmy na to, co się dzieje na boisku. Chyba, oj, fatalnie przestrzelił. Kapitalną miał sytuację teraz Roman Latański. Sytuacja, już wyliczyliśmy, że każda drużyna miała po
trzy dogodne sytuacje i były dwie bramki. No, tu w tej chwili jedna była groźniejsza sytuacja, teraz następna. Latański! Groźny strzał. Pięknie strzelił, ta piłka odchodziła tam na długi słupek. To jest niepotrzebne, bo to wcale nie buduje na boisku, wręcz odwrotnie osłabia ich poczynania. I będziemy mieli trzecią żółtą kartkę. Sędzia chwyta za czerwoną kartkę. Prosi o powstanie. I czerwona kartka. No to jest... Sędzia widział niepotrzebne zagranie Kaczmarka. Duże osłabienie zarówno w dzisiejszym meczu, bo jak powiedzieliśmy, był wyróżniający się zawodnikiem, no i na mecz niedzielny. Tak, cały czas mamy w pamięci to niedzielne spotkanie z Asteroje w finale. Pasek. Tam świetnie wychodzi na zagranie. Pozycję. Latański. Spalony. Chyba niepotrzebnie dogrywał tą piłkę do Latańskiego. Do Latańskiego należało samemu rozstrzygnąć. Oczywiście, że to... Jak ta piłka... Wszyscy kontrolowali tą piłkę. No i zaczyna się gra od bramki. Przypominają o sobie powoli kibice z Kalisza. Dziubek. No, gdyby ta sztuczka techniczna się udała, już by było łatwiej. No ale teraz muszę uważać na kontratak. Dobrze, Latański może być to. Latański, czy to będzie ta akcja? Jednak i nie, jednak będzie tylko rzut rożny. Stoi na straconej pozycji, mimo że gra w czwartej lidze. To Maciej Sowiński ucierpiał. Ruchów dopracował się solidnej drużyny. Ma bardzo dobrego trenera, ma wsparcie w miejscowych sponsorach. A przypomnijmy, że jest to mała miejscowość, tak, niewiele ponad 2000 mieszkańców. Oczywiście. No i być może uda im się w przyszłym sezonie tą czwartą ligę utrzymać. No będą jednym z głównych faworytów tych rozgrywek. Zależy jeszcze od tego, jakie będą wzmocnienia w nowej rundzie. No, nie znamy planów piłkarzy, działaczy. Zapowiada nam się wobec tego dodatkowy jeszcze 30-minutowy spektakl piłkarski na stadionie Jarocińskiego Klubu Sportowego Jarota. Tak jest. Jarosław Zieliński kończy drugą połowę meczu wynikiem nierozstrzygniętym 1-1. Jest bardziej stabilny ten skład, ponieważ w KKS-ie są duże rotacje w składzie, natomiast tu widzę Gołków od kilku kolejek, praktycznie tymi samymi zawodnikami gra. Scenariusz prawdopodobnie będzie taki, KKS będzie się bronił, czekał na pewną piłkę, Gołków postara się przycisnąć i szukać swojego najlepszego napastnika Latańskiego. Chociaż no, jak wiadomo, dopóki piłka w grze, wszystko jest jeszcze możliwe. Na pewno rozczarował KKS w tej drugiej połowie. Właściwie nic ze swoich umiejętności drużyna Kaliska nie zademonstrowała. Przecież grali bardzo rozważnie w pierwszej części przez ponad 30 minut. Przytomnie kontrolowali to, co się dzieje na boisku. To, o czym mówiliśmy wcześniej, umiejętnie rozgrywali, szanowali piłkę, potrafili dobrze nią grać. No, w tej drugiej połowie zupełnie polski lignomat jankowy w tamtej edycji najdalej zaszedł w rozgrywkach piłkarskich. Przypomnijmy, że między innymi drużyna lignomatu jankowy we wrześniu ubiegłego roku na własnym boisku gościła pierwszoligowy GKS Katowice i po geście i rozpoczną grę od środka boiska piłkarze z Kalisza. Przypomnę, KKS w jednolitych czerwonych kostiumach, w żółto-czarnych LKS Gołuchów, a to te trzy puchary, o których przed momentem speaker zawodów informował zgromadzoną publiczność jarocińską. Tam partnerzy próbują... Podobne tak, to są urazy, skurcze. To są kurcze mięśni. Mówiliśmy siódemka, tam zdaje się
inny zawodnik. I teraz ładnie piłkarze KKS-u oddają piłkę. Dobra piłka do Hałęzy, po ziemi. Jeszcze nie koniec akcji. Przekroczył przepisy. No jeżeli Tomaszewski nie odejdzie, teraz dopiero to robi, to może się to dla niego skończyć żółtą kartką. Długa piłka na przedpole. Tutaj ze zwodem próbował Sowiński, ale nie dał rady. I długa piłka do Latańskiego, ale tutaj... Słuszna decyzja była jakaś przyka, bo widział, że za sobą ma... W linii obrony. No ta piłka oczywiście musiała być jego łupem, tak jest. Koniec pierwszej części dogrywki. Za nami 105 minut gry. Myślę, że nasz scenariusz się sprawdza. Ten od nowego sezonu występował będzie w czwartej lidze wielkopolskiej w grupie południowej. Ale w drużynie KKS-u mamy zmianę. Zakaz przyka, zdaje się, z numerem 18 dzisiaj grającym. Przed nowy zawodnik. I już jest ostatnie 15 minut. Będą ustawiać mur zawodnicy z Kalisza. Tam widzę, że są jakieś przepychanki pomiędzy samymi graczami KKS-u. Maciuszek tam był dość impulsywny. Że będzie uderzał technicznie Tomaszewski. Pasek już teraz odszedł. Ale wyczuł jego intencję Maciej Zając. 7,5 minuty do końca dogrywki. Czy padnie gol, czy też czeka nas jeszcze trzecia odsłona tego spektaklu, seria rzutów karnych. Będziemy o tym wiedzieć już za niewiele ponad 7 minut. O tą piłkę zapadł, mógł lepiej pokierować i mógł być z tego kontrataka. Pasek. Tomaszewski dośrodkowuje, tam jest Latański. Myślałem, że uderzy z pierwszej piłki. Gol! Latański rozstrzygnął chyba już losy 25. Pucharu Polski Okręgu Kaliskiego. Ogromna radość piłkarzy z Gołuchowa, no ale przyznajmy, zasłużyli chyba na tę bramkę. No ja myślę, że tak, natomiast zasłużył też na to Latański, bo w przekroju całego spotkania był najbardziej wyróżniający się zawodnikiem na boisku. Z tym, że cała akcja była dosyć przejrzysta, obrońcy KKS-u dosyć biernie się zachowali, a tym bardziej wiedząc, że Latański jest najgroźniejszym napastnikiem, zostawili mu tyle miejsca. Ale cały czas przewagę tu posiada w tej chwili Gołuchów. Dużo miejsca się zrobiło na placu. Bardzo dobre zagranie prostopadłe. Do Hałęży. Dośrodkowanie. I przestrzelił. Fatalnie przestrzelił tę sytuację. Teraz kapitan drużyny z Gołuchowa, Dariusz Juraczyk. Dziubek. Jedna z ostatnich groźnych akcji KKS-u. No proszę. Jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec, jeszcze KKS przy piłce, ale mieli wyborną sytuację i teraz będzie dla piłkarza z Gołuchowa, otrzymuje ją kapitan Dariusz Juraczyk. Pierwsza żółta kartka dla zespołu z Gołuchowa, a żółty kartonik zobaczył kapitan KKS Gołuchów, Dariusz Juraczyk. Ja myślę, że może być groźnie, bo Błażej Marczak umie z tych starych fragmentów gry celnie strzelić technicznie.